Problem elektryczności statycznej pojawia się na wielu stanowiskach pracy. Nagromadzenie ładunków elektrostatycznych może wywołać wyładowania elektrostatyczne ESD, które mogą uszkodzić elementy elektroniczne lub gotowe produkty oraz wywołać u pracowników nieprzyjemne wstrząsy elektryczne. Aby poradzić sobie z wyładowaniami elektrostatycznymi, można skorzystać ze stołu montażowego z wykładziną i matami antyelektrostatycznymi ESD oraz akcesoriami lub użyć tylko zestawu antyelektrostatycznego. Zestaw taki składa się z uziemionej maty, którą łączy się przewodem z obudową oraz paska zakładanego na nadgarstek. Wykładziny i maty antyelektrostatyczne ESD wraz z akcesoriami ESD pozwalają stworzyć uziemienie odprowadzające ładunki elektrostatyczne, tym samym redukując powstające w ludziach ładunki elektrostatyczne do bezpiecznego poziomu. Stół montażowy posiada wiele akcesoriów, które można podłączyć do wykładziny lub maty antystatycznej stołowej. Zaliczamy do nich gniazdo 10 mm. Wykładziny antystatyczne są wyposażone w takie gniazdo lub też należy je zamówić opcjonalnie w zależności od typu maty. Wspólny przewód uziemiający, którego jeden koniec jest mocowany do gniazda na wykładzinie, a drugi koniec do wtyczki. Ponadto posiada on gniazdo do podłączenia przewodu spiralnego z paska nadgarstkowego. Pasek nadgarstkowy. Pasek zakładany jest na rękę i umożliwia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych ze skóry pracownika. Przewód spiralny łączący pasek nadgarstkowy z gniazdem wspólnego przewodu uziemiającego. Wtyczka do podłączenia wykładziny przyłącza przewód uziemiający do złącza uziemienia. Ergonomiczne siedzisko ma największy wpływ na kształtowanie pozycji pracownika podczas wykonywania pracy w pozycji siedzącej. Minimalne wymagania dotyczące głównych elementów siedziska określone są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według nich ergonomiczne siedzisko powinno posiadać następujące parametry. Oparcie o szerokości minimum 36 cm, wysokości oparcia minimum 26 cm. Zaopatrzone w regulację wysokości oparcia minimum 5 cm oraz regulację odchylenia oparcia do tyłu minimum 15 stopni. Kształt oparcia musi być dopasowany do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Zwróć uwagę na ukazane na tablicy parametry dotyczące płyty siedziska oraz podłokietników. Do akcesoriów i materiałów monterskich używanych podczas montażu i naprawy komputera osobistego można zaliczyć plastikowe opaski zaciskowe, które przydają się podczas spinania grup przewodów wychodzących z zasilacza lub przedniego panelu w obudowie, pasty termoprzewodzące przydatne do montażu radiatora na procesorze wykonane na bazie silikonu, metali, np. srebra lub ceramiki, podkładki, wkręty, śruby i dystanse do montażu podzespołów w obudowie komputerowej. W zależności od procedur wewnątrzzakładowych stosuje się na stanowiskach monterskich odpowiednie ubranie antystatyczne dla pracownika. Podczas montażu lub po jego zakończeniu można sprawdzić, czy sygnał ma odpowiednie taktowanie, częstotliwość. Do tego typu zadań służy oscyloskop. Przy jego pomocy można obserwować przebieg sygnałów elektrycznych prezentowanych w postaci wykresów wskazujących amplitudę, wartość, napięcia w funkcji czasu. Współczesne oscyloskopy są zazwyczaj urządzeniami cyfrowymi w formie stacjonarnej z własnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym lub mogą przyjmować postać karty rozszerzeń przeznaczonej dla komputera osobistego. Przebiegi są wyświetlane z wykorzystaniem oprogramowania na monitorze komputera. To wszystko w tym materiale. Zapraszam Cię teraz do dalszej części kursu.